On wrócił. Wiem. Co robimy? Nie wiem. Uciekajcie. Szaleństwo czas zacząć. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj będzie odcinek dosyć ciekawy, ponieważ porozmawiamy sobie o zjawiskach paranormalnych, które występują u nas na świecie. Otóż o czym sobie porozmawiamy? Pewnie większość z was, albo i nikt, zastanawiacie się, dlaczego na przykład we wstępach do filmików są przedstawiane postacie, tak, jedna w kapturze, jedna w hełmie, jedna bez niczego, druga ślepa i jedna z białymi włosami. Jest ich 5, a tak naprawdę powinno ich być 7. I dlaczego 7? Ponieważ można powiedzieć, jest to taki trochę hołd złożony pewnej osobie, która cierpiała na rozdwojenie jaźni, które nie było rozdwojeniem jaźni takim typowym, a było to takie 7-krotne podzielenie na 7 charakterów osobowych. Jeszcze taka różnica, bo zazwyczaj przy rozdwojeniu jaźni jedna istota, jeden byt w ciele nie wie nic o istnieniu tego drugiego bytu. A w przypadku osoby, o której opowiem, osoba ta posiadała 7 bytów, które nawet nie tyle, że o sobie wiedziały, ale ze sobą współpracowały, ale to też nie wszystkie, tylko właśnie 5. I do tego mam specjalną ściągawkę informacyjną, która właśnie mówi o tych osobach, tak? I tak naprawdę teoretycznie z zewnątrz nie zawsze dało się po tej osobie poznać, że jest ona tak rozdzielona, ale z drugiej strony czasami po samym wyrazie twarzy można było zidentyfikować, że nie jest tą samą osobą, którą był na przykład 30 minut temu, gdy się widzieliśmy w innym miejscu z tą osobą, tak? Właśnie jeśli chodzi to o rozdzielenie jaźni, to tak naprawdę wszystko jakby współpracuje ze sobą, tak jak w normalnym organizmie. Ale w przeciwieństwie do normalnego organizmu dochodziło do kłótni wewnętrznych, gdzie dane osobowości ze sobą konkurowały, sprzeciwiały się, kłóciły albo współpracowały, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? I w tych podziałach było ich 7 i 5 tych, które się ukazywały. I właśnie z tych 7, o tych dwóch ostatecznych, które nie są pokazywane, powiem na końcu, ale jakby to powiedzieć w skrócie. Jedna z osobowości to jest osoba, która przy osobach bliskich, bardzo bliskich, jest człowiekiem normalnym, wesołym, uczuciowym i empatycznym, a zarazem bardzo odpowiedzialnym i rozsądnym, tak? Człowiekiem, który zajmie się i bobasem, i kociakiem, psem, i osobą starszą, tak? To była jedna z osobowości. Drugą był taki, który w przeciwieństwie do tej pierwszej osobowości jest w miarę rozmowny i w miarę towarzyski, aczkolwiek podchodzi do ludzi już z większym dystansem, okazuje mniej emocji, jest bardziej opanowany i stabilny, działając w sposób wizualnie normalny, ale już z lekkim dystansem do wszystkiego, na zasadzie jest ok, ale uważaj, bo nikomu nie możemy ufać, tak? Kolejna osoba to jest po prostu osobowość, która w towarzystwie źle się czuje, albo nawet nie tyle źle się czuje, co po prostu społeczeństwa nie toleruje. Jest to osoba, która praktycznie nic nie robi, jeśli chodzi o komunikację z innymi osobami. Jeżeli jest zmuszona do tego, bo inne osobowości nie przejęły pałeczki, to
odpowiedzi na pytania są jak najkrótsze się da. Wyraz twarzy jest taki, że widać, że chciałby się zająć czymś innym, byle nie rozmową. I ogólnie to jest raczej osobowość, która może robić wszystko, ale pod warunkiem, że nikt mu nie będzie patrzeć na ręce i się do niego nie będzie odzywać, tak? Kolejna osobowość to jest fantastyk tak zwany, czyli osoba oderwana od rzeczywistości, która jest trochę jak ten na początku, czyli dobry dla rodziny, ale też dobry jak ten drugi dla społeczeństwa, ale jest oderwana od rzeczywistości, bo chce do wszystkiego podchodzić z taką fantazją, finezją, energią, elokwencją, specyficznym językiem, mową właśnie specyficzną, dykcją i nawet specyficznymi ruchami ciała. To jest taki człowiek, który stwierdził, że będzie chodził w szlafroku po zakupy, bo to są ludzie, którzy czują się szczęśliwi, tacy jacy są, tak? Czyli nie muszą się ubierać, malować i czesać dla wszystkich, tylko wychodzą tacy nieuczesani, brudni w szlafroku do sklepu, a tam mówią: witam panią szanowną, jaki piękny dzień dziś mamy, poproszę dwa piwa, z kolegą się dziś napijamy. To właśnie taka osoba, która podchodzi zbyt fantastycznie i finezyjnie do różnych tematów, tak? Oczywiście jest człowiek, osobowość, która jest osobowością, którą w sumie każdy z nas ma, tylko po prostu jest to po prostu taki wyrywek naszego życia. Jest to osoba, która ma trochę z tej osoby, która jest aspołeczna i trochę z tej osoby, która jest fantastyczna, czyli gdy nikt go nie widzi, zachowuje się zupełnie inaczej niż każdy z tych poprzednich. I przez to, że nikt go nie widział, to nikt tak naprawdę nie wie, jak on się zachowuje. Aczkolwiek tutaj już prawdopodobnie podchodzą jakieś aspekty takie, że no po prostu coś mu ryje panie, tak? I zaczyna mu odwalać, gdy jest sam i nikt go nie obserwuje, tak? Czyli staje się jakby naturalnym, dzikim sobą. I to jest pięć właśnie takich osobowości, które można by było powiedzieć, że te pięć postaci głównych, które się pokazują na intrach, albo tak jak teraz, mówiąc do kamery i wyjaśniając różne aspekty, tak są jeszcze dwie. Jak te pięć, można powiedzieć, że są hołdem dla tej osoby, która się tak rozdzieliła na siedem, tak są właśnie jeszcze dwie postacie, o których nie mówimy i ich nie pokazujemy. Dlaczego? No, w rzeczywistości to tak naprawdę po prostu nie mam pomysłu na kolejne postaci, musiałbym więcej dorobić kapturów, hełmów i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, można sobie to wytłumaczyć tak, że te dwie kolejne osobowości to są takie, które światła rzeczywistego ujrzeć nie powinny, bo są niebezpieczne. I właśnie jedna osobowość tych dwóch to jest szaleniec, który na żywo rzadko się pokazuje, tak? Rzadko się odzwierciedla w rzeczywistym życiu. Czasami się zdarzy i wtedy można już bez problemu stwierdzić, że tak, to był on. To na pewno był on, żaden z innych. To był on, tak? Nikt takiej maniany by nie odwalił i jeszcze by się z tego śmiał. On zazwyczaj działa pod przykrywką na zasadzie: no dobra, panowie, który to zrobił? Nikt? Czyli to tamten. Zazwyczaj on działa na zasadzie, że prowokuje inne osobowości i podżega ich do działania, których mogą później żałować, czyli wykorzystuje ich charaktery i osobowości, żeby popchnąć ich do celu, który albo dla niego będzie jakimś osiągnięciem, albo będzie wykonany tylko w celach zabawowych, czyli każe, czy tam zachęci, czy sprowokuje kogoś do zrobienia czegoś, on to zrobi, stwierdzi, że to był głupi pomysł, ale ten szaleniec będzie skakał z radości i się śmiał jak jakiś błazen, tak? W Pałacu Królewskim. Czyli on teoretycznie, można by się wydawać, że jest nieszkodliwy, ale on właśnie jest szkodliwy, ponieważ on może wpływać na morale reszty osób w sposób negatywny, ale i też pozytywny, ponieważ było wiele różnych sytuacji, które spowodowały, że ostatecznie wyszli z jakiejś tam kabały w lepszym stanie niż wchodzili. No i ostatnia osobowość, czyli Mister Pan z teleskopem, czyli astrolog, tak? Pamiętajcie, że jeżeli macie niemiłych sąsiadów, to wezwijcie astronoma,
on przyrządami teleskopowymi już sobie problemy z nimi ułoży. I właśnie ostatnia osobowość to jest ta najgorsza, która z jednej strony można powiedzieć, że jest kontrolowana przez te pozostałe pięć, żeby nie wyszedł na zewnątrz, żeby się nie pokazał, bo jeżeli się pokaże, to wszyscy będą jej przesrani i nie tylko w tym jednym ciele, ale wszyscy dookoła z innych osób też. Z drugiej strony mówi się, że to nie tyle te pięć osobowości pilnuje tamtej, siódmej, najgorszej, bo ta siódma jest zbyt potężna, żeby ją upilnować. I ona się wydaje taka, że ona zaraz się wyrwie, zaraz wszystko rozwali, zaraz wszystko zniszczy i nie będzie co zbierać. Ale właśnie ona tak działa. Ona nie ma jej. Siedzi cicho. Może się burzyć. Może wyładowywać swoje emocje, agresje na resztę osobowości. One będą traciły morale, tak jak w przypadku tego szurniętego szalonego. I on będzie działać do tego momentu, aż cała piątka zdecyduje, że trzeba go uwolnić. Bo oni już nie będą w stanie zażegnać problemu. Ewentualnie sytuacja inna, czyli oni nic nie wiedzą, a ten szósty pozwoli tamtemu na chwilę wyjść i się zabawić. Także co do tej osoby, no to mówię w czasie przeszłym, tak? Ponieważ po prostu tamta osoba już nie żyje, tak? Umarła i stała się śmiercią taką jak ja. Człowiekiem martwym, ale takim bardziej dosłownie. Także pięć osób właśnie plus te dwie nieznane. To jest, można powiedzieć, taki hołd złożony. Ja to w skrócie wam właśnie opowiedziałem. Oczywiście jeszcze w rzeczywistości, no tak naprawdę jeśli chodzi o te intro, no to te osoby w intro przedstawiane, to albo można je tłumaczyć, że to są po prostu osoby, które w różnych wymiarach i czasach i przestrzeniach spotykają się i mają różne historie do opowiedzenia między sobą, dlatego niektórych się lubią, niektórych się nienawidzą. Albo są po prostu to osoby, które są przyjaciółmi i są aktorami, którzy wykonują dane zadania, grają różne role i wykonują dane polecenia, tak? No, także w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Na dzisiaj starczy. Do zobaczenia i cześć.